Krzysztof Stanowski film, obejrzmy całą movie. Myślę, że kiedyś wyjdzie cała prawda, bo prędzej czy później prawda zawsze wychodzi. Nie podkułam na to, żeby kogokolwiek już spotkała krzywda. Zero tolerancji wobec pedofilii, wobec przestępstw kargających i wobec daleko idących wniosków jest dla mnie krzywdzące i bolesne. To jest to najważniejszy i najcięższy dla mnie film w mojej karierze. Polskim internetem wstrząsnęła ostatnio seria Afer Pedofilsko obyczajowych. Tym razem te afery były tak duże, że niektóre z nich rozlały się także na, na media tradycyjne. Niemniej mam takie wrażenie, że ludzie z pokolenia mojego, trochę starsi ode mnie, trochę młodsi ode mnie, nie do końca wiedzą, kim bohaterowie lub też raczej antybohaterowie tych afer w ogóle są. Postaram się dzisiaj wytłumaczyć, o co chodzi, a wszystko jeszcze okrasić moim komentarzem, bo komentarz moim zdaniem... Tutaj jest bardzo istotny. Konferencje Mów czy będę oglądał. Nie wiem co to jest. Czyli się e, wiem co to jest to mów. To jest taki FMA, tylko kopią mnie siebie a piłkę, nie? Nie, nie teraz TikTok. Jo. A dlaczego ten komentarz będzie istotny? Ano dlatego, że szkoda by było, aby nie wykorzystać takich wydarzeń, takich nośnych wydarzeń do tego, aby zaszły pewne zmiany w funkcjonowaniu państw. Dzięki Krzyśku za suba. Wydawcy który może. W funkcjonowaniu nas samych. Niedawno mieliśmy wypadek na autostradzie A1 i ktoś może powiedzieć, że to po prostu kolejny wypadek, kolejne ofiary. Kolejna rodzina, która straciła życie, kolejny debil za kółkiem, który jechał za szybko, po prostu dzień jak dzień, nawet jeśli nie dzień, no to powiedzmy tydzień jak tydzień. Zawsze coś takiego się zdarza. I oczywiście będzie nam smutno, będziemy nawet wstrząśnięci, ale tak naprawdę to wzruszymy ramionami i pójdziemy do samochodu, żeby pozapierdalać dalej szybko, ale bezpiecznie. Ale właśnie takie katastrofy powinny dać do myślenia nam samym, co zmienić, i politykom dać do myślenia, co zmienić. Po to, byśmy nie skończyli my w płonącym aucie, albo my, w drugim wariancie, skuci w Kajdanki i w obstranych gaciach na lotnisku w Dubaju. Byłoby strasznie, byłoby niestosownie, byłoby obrzydliwie powiedzieć, że ta rodzina na autostradzie A1 zginęła po coś, bo zginęła po nic i zupełnie bez sensu, i nigdy nie powinno się to zdarzyć. Natomiast byłoby też straszne i obrzydliwe, gdybyśmy nie wyciągnęli z tej tragedii jakichś mądrych wniosków. I podobnie jest z aferą pedofilsko-obyczajową. To jest najbardziej zboczony. Easy easy. Proste, proste. Pierwsze pytanie brzmi, kim w ogóle są ci ludzie i nie jest to pytanie, na które łatwo odpowiedzieć, ponieważ w pewnym sensie, biorąc pod uwagę kompetencje, biorąc pod uwagę dorobek życiowy, to są nikim. W ostatnim czasie skompromitowanych zostało kilku twórców internetowych, ale zdecydowanie najbardziej niejaki Stu. Oprócz niego oberwali Boxdel, Dubiel. Gąciarz, gargamel, no i fagata. Większość z nich powiedziała w trakcie różnych wyznań Instagramowo, Twitterowo, Facebookowych, że aktualnie przechodzi terapię. No wiadomo, terapia to jest słowo klucz, jak przechodzisz terapię, to, to po prostu się, masz się, wszyscy mają się od ciebie odwalić. To jesteś na terapii, jesteś w trakcie terapii. Ojej, terapia, w ogóle wiecie, jak to brzmi. Jakbyś mieszkał na wsi, to po prostu byś poszedł do lekarza, ale tu jesteś, czy do psychologa, a tu jesteś w klasie terapii. No i jak masz terapię, no to y, trudno, żeby ktoś ci coś wyciągał, bo to tylko pogorszy. O tak, nie zapomniał. Postępy, Spowolni postępy tej terapii, więc w ogóle takiej osoby trzeba zostawić z boku. Tak, pierdo pierdololo, na które niektórzy, niektórzy się nabierają, ale w sumie chyba już y, mało kto. Mam wrażenie, że dzisiaj to i Sędny, się zgadzam: Gargano wcale nie jest głupim człowiekiem, jest jaki jest, ale głupi nie jest, tak samo jak Gonciez, nie patrząc na to, co zrobili, ale głupi nie są. No ale co tam ma do czegokolwiek? On powiedział, że jakby nic nie osiągnęli, bo kręcili filmiki w internecie. ale chciał chyba umniejszyć też, ale no nie mówił, że są debilami, jak na razie. Że i Simpson byłby w trakcie terapii. On też tylko kręcił filmy? No. Ale tak się dziwnie składa, że nie ma łżeńskiej. No dobra, ale kim są w końcu ci ludzie, którzy chodzą na tę terapię? Nie wszyscy, ale większość z nich. No to po kolei. Stu to jest koleś, który grał z dziećmi w gry dla dzieci. I no kurwa zaskoczenie. Okazało się, że teraz wiele osób ma go za pedofila. Gdyby starszym ludziom powiedzieć, kim, z kim można byłoby go zestawić, no to należałoby to powiedzieć, że taka współczesna wersja Michaela Jacksona. Tamten miał większe środki, więc budował fantastyczne posiadłości. Ten natomiast zabrał 12-latkę do hotelu, żeby się z nią gilgotać pod kołdrą. Następny jest Dubiel. Dubiel jest kolegą Steve'a, czyli takim kolegą Michaela Jacksona. On po prostu kiedyś miał kamerkę i ją włączył i stał się popularny. E, albo też jego kolega miał kamerkę, on po prostu siedział obok i też to nie zmieniło faktu, że stał się e, popularny. Boxel też gra. <gry> Streszczenie dla boomerów. <gry> ja nie będę myśleć, co Michael Jackson oczył. Nie wiem, co się tu dzieje. Gry tylko dla starszych dzieci. Aktualnie organizuje bójki, e, gdzie występują. Między innymi także inne osoby, które grały w gry. Aktualnie zasłynął tym, że wysłał wiadomość do uczennicy 5 czy 6 klasy szkoły podstawowej, że ma za małe piersi jak na jego wielką kutangę. I to nie przyjęło się z dobrym odbiorem społecznym. Nie pykło i nie wiem do kogo go próbne. Gąciarz z kolei nagrywał filmy o Japonii, piękne filmy i uchodził za postępowego lewicowca, otwartego na świat, feministę wręcz, potem. Dzięki. Spider 8 lat. No, ta! Się okazało się, że ten feminizm jego jest taki lekko skrzywiony, bo e, polegał na tym, że e, uprawiał seks z kobietami, oferując im w zamian narkotyki, a ta cała jego walka o prawa kobiet to raczej była walka z kobietami, które lubił konkretnie zeszmacić, gdy tylko nikt tego nie widział. I nie słyszał. No, powiedzmy do kogo go porównać? Taki randomowy piłkarz z Manchesteru. Już nie będę mówił z którego klubu, bo w zasadzie wszystko jedno. Gargamel z kolei to był taki autorytet. Stał na twarzy moralności w całym internecie. Opowiadał o złych ludziach, o ich złych zachowaniach, a potem się okazało, że najgorzej to on się zachowywał sam, gdy już wyłączono kamerkę. No i wtedy był przemocowcem we własnym domu, opluwającym swoją. Jak, żeby inaczej, nastoletnią, niepełnoletnią e, dziewczynę. Kto? W ogóle, czy ktoś ma dzisiaj pełnoletnią dziewczynę? Czy to wyszło z mody zupełnie? No, dam bo to, e, się ci przepraszam każdego, któremu zniszczę dzieciństwo, ale <laughs> YouTuberzy czy ogólnie ludzie robiący rzeczy w internecie to egoiści. W każdym razie gargamel to taki Jacek Kaczmarski. Mm, <laughs> ten od młodych A no jest i fangami. Chyba najtrafniejsze porównanie z tych, co on tu dał. Ta fagata ma po Dla boomerów. Dużycki... Wiesz, że ja jestem boomero-tiktokowcem, to ja rozumiem wszystko. Wiesz o co chodzi? Ja jestem translatorem. Jestem połączeniem między światami. I lubi sport, o ile nie trzeba wychodzić z domu. W dawnych czasach jej odpowiednikiem byłaby powiedzmy Carmen Electra. Ci wszyscy ludzie mieli kiedyś szczęście polegające na tym, tak, jestem że reaktorem, mieli no. kamerkę i dostęp do internetu. Albo ktoś obok nich miał kamerkę, a oni obok usiedli. Albo i chłopak miał kamerkę i Są ona morder... się załapała. No i Kajser potem już poszło. YouTube, w swojej bańce stali się bardzo popularni. Niektórzy stali się ogromnymi zasięgowo twórcami interne w internecie inni po prostu dużymi, jedni i drudzy zaczęli zarabiać pieniądze niewspółmierne do no, tak, swoich rukasz, możliwości to, no. intelektualnych i doświadczenia życiowego. Ja tego nie robię dla hajsu, ja to robię dla doświadczenia. <śmiennie> co ty tak ubrany? Ty pracujesz? To jest najgorsze uczucie, co ja w ogóle w życiu miałem. Ugr z mnie, weź go, zabierajcie. A potem już pchały ich algorytmy YouTube'a czy Twitch'a i poszło. I może się tak zdarzyć, jest to bardzo prawdopodobne, że jeśli macie dzisiaj dzieci w wieku Nikt z nich nie jest Twitcha, nikt. U 20 lat, albo 16, albo 22, to być może byli to ich idole. Chodzi idol. o mnie? Idol z przypadku, a dzisiaj nieprzypadkowe upadki. Nieprzypadkowe upadki dlatego, że było oczywistym, że spośród iluś tam twórców internetowych, którzy nagle staną się bogaci, sławni w swoim mniemaniu ważni, no to nie wszyscy to po prostu uniosą. W zasadzie, dlaczego mieliby to w ogóle unieść? Dlaczego ktokolwiek miałby to unieść? Zaczęło im się wydawać, że mogą wszystko, że zawsze będą to że będą zawsze otoczeni wianuszkiem ludzi, którzy po prostu chcą nie podać. Wiem, i border, w rękę. Nie wiem, burder, nie wiem. To aż trudno uwierzyć, ale dzisiaj Masz jak się lepiej, na nagrania, gdy ci twórcy internetowi jeździli po jakichś meetupach strach handlowych to tam naprawdę była masa dzieciarni zapatrzonych w nich, niemalże jak w Cristiano Ronaldo czy Leo Messiego. Ale w rzeczywistości byli to zwykli, prości ludzie, którzy po prostu wybili się na streamach. Ale na streamach nie wybijasz się dlatego, że jesteś inteligentniejszy od innych, tylko wybijasz się to dlatego, że jesteś bardziej wyrazisty, ale to jest wyrazistość, Klasowego głupka, który po prostu nie wstydzi się stwierdzić przy całej klasie. To jest wyrazistość jakiejś dziewczyny, która nazbyt często chodzi do męskiej, a nie do damskiej toalety. To jest tego rodzaju wyrazistość. I z reguły wokół takich wyrazistych osób jest wianuszek i innych, którym to imponuje. Bo dzieciaki są głupie, łatwo im zaimponować. Nie wszystkie dzieciaki są głupie, ale niektóre są. Łatwo im zaimponować. Więc jest w każdej klasie, wokół klasowego głupka jest wianuszek. Takich też głupków, którzy po prostu nie mają śmiało śmiałości, by odwalić każdy numer świata. Przynajmniej jedna z wymienionych dzisiaj przeze mnie osób, wiadomo o kim mówię, dzięki śledztwu e, Sylwestra Wardengi, któremu kłaniam się nisko, bo wykonał kawał bardzo dobrej roboty e, wygląda na stuprocentowego pedofila. To znaczy ja mam zapisie lat Ile dni na no, tydzień lat, że ta osoba. Po prostu, gdyby nie sprzyjające okoliczności, e, założyłaby normalną rodzinę i śniła o 12 czy 13-latkach jedynie w nocy czy też e, pod prysznicem. No to... Krzywdzące dla niektórych streamów, którzy są normalni? I... Nie wiem, ja mam to w dupie. Dobrze, że tak mówi, bo i tak to do bumerów trafia, którzy i tak nigdy tego streama nie będą oglądać. Natomiast tak się życie potoczyło, że ta osoba do tych 12 czy 13 latek miała dostęp. Teoretycznie bym cię przełożył do ściany w prysznicu. Chwalił się mieszkaniem, choć odwiedzić mnie. Czy mamy do czynienia z pedofilem, czy z kandydatem na pedofila. Na pewno z obrzydliwą postacią, to oceni prokuratura, a potem sąd. Natomiast mam wrażenie, że w tym samym towarzystwie taki twardy pedofil jest jeden, a wokół niego są ludzie, gdzie zadziałał miks. Głupoty, debilizmu, prymitywizmu, poczucia władzy, chęci podążania za liderem, chęci pozostania w gronie zaufanych osób. Po prostu cymbałów, którzy nie do końca wiedzieli, na co się piszą i nie potrafili unieść odpowiedzialności, jaka spoczywa na popularnych twórcach internetowych. Przede wszystkim imponowała im władza, a władzę łatwiej mieć nad osobą niedojrzałą niż nad osobą dojrzałą. Oczywiście nie twierdzę, że obronią cześć, się te proporcje... Czy że ...osobą nie do internetowych. Przede wszystkim imponowała im władza, a władzę łatwiej mieć nad osobą... No ja już użyłem lepiej, ale to... No. Był niedojrzałą niż nad osobą dojrzałą. Oczywiście nie twierdzę, że obronią się... No ta, ale to ogólnie brzmi... W sumie może być to prawdą, taka teoria, że po to nagrywał Steel, żeby wabić dzieci. Trochę ta teoria creepy, bo nie wiedzę, że stylu byłby na tyle mądry, to jest raczej idiota, ale kto wie. Proporcje pod tytułem jeden Pedofil i tam 8, 10, 12 cymbałów, bo codziennie mamy nowe wiadomości, każdy dzień przynosi nam coś nowego i z czasem te proporcje mogą się po prostu pozmieniać. Natomiast w pewnym momencie i tak trzeba będzie zrobić selekcję pod tytułem Pedofile na lewo, yy, zwykłe. Obleśne na prawo. Do obleśnych, zwykłych ch***ów zaliczam także tych, którzy wiedzieli, ale nie powiedzieli. To jest chyba niestety e, grono dość liczne. No, Kto wiedział, a takich. nie powiedział, powinien zniknąć z internetu, ale nie dlatego, że internet odłączy mu dostawca, tylko powinien zniknąć, bo go zabierze policja. Do... Kicia. Eee, I tyle. Eee, wiedzieć, a nie Ty powiedzieć wiedziałeś? o pedofilu to jest jak wiedzieć, a nie powiedzieć o mordercy. I, I mam wrażenie, dystarzec. że dopiero teraz nie, do niektórych dotarło, że tam można naprawdę postawić znak równości. Nie powiedziałeś ludziom, że ktoś jest pedofilem i krzywdzi dzieci, to tak jakbyś nie powiedział, że ktoś jest mordercą bo i no krzywdzi tam. dzieci. Morduje dzieci. Bo uznałeś, że hej, nie no, będę tak Albo nie masz zaczenia. W tym. W przypadku, co za różnica. W internecie, jak to powiem, po co się narażać, po co robić sobie kłopoty. No więc teraz masz te kłopoty. No dobra, spójrzmy na to wszystko szerzej. Nie zagłębiajmy się w te obrzydliwe wiadomości, w te nagrania głosowe. Idźcie sobie do Wardęgi i on to naprawdę bardzo dobrze oddał. Tam możecie zapoznać się z materiałem dowodowym, jeśli to kogoś interesuje. Ale spójrzmy na tą całą sprawę z lotu ptaka. No. Ptaka. bo jeszcze raz zaznaczę głupotą byłoby nie wyciągać wniosków z takich. młody starzec yy, dam ci małta na półtorej dnia bo przynudzasz na czacie spamiąc zawsze jedną wiadomość ciągle ich zdarzeń i się na nich nie uczyć przede wszystkim cały internet jest zatruty nie Róż... podoba ci się młody starzec za 20 minut się skończy idź w tym czasie pooglądaj Jakiś ścierwo i wróć tu za 20 minut, dobra? Dzięki, dzięki. Wjechał się stary świat z nowym światem. Nie ma starych autorytetów. Młody starzec, ok. które mogą funkcjonować jednocześnie wśród młodych ludzi. Nie ma autorytetów z Gazety Wyborczej, Polsatu, TVN-u, wprost, Newsweeka, TVP, w polityce i tak dalej, które równie dobrze odnajdą się wśród młodych ludzi w internecie. Tam znika ich cały. Blask. Nie mają klubę. swojej społeczności. Są zerem. W zupełnym modelowaniu czeje, czeje, pracy... bo nie słuchałem chwilę przez młodego starca. Polsatu TVN-u, wprost Newsweeka, TVP, w polityce i tak dalej, które równie dobrze odnajdą się wśród młodych ludzi w internecie. Tam znika ich cały blask. Nie mają swojej społeczności. Są zerem. W zupełnym oderwaniu od tradycyjnych mediów powstało takie uniwersum, jak mówiłem przed chwilą i to uniwersum zostało zaatakowane w pewien sposób, ale ono się odrodzi. Będzie nowy gość, który będzie grał z dziećmi w Ty, co do tego... Będzie Kotek dzisiaj. E, nie, dzisiaj speedrun. Co do tego, co on powiedział, że umrą ci youtuberzy i będą nowi. To już szukają. Do mnie już chyba dwie agencje. W ciągu jednego dnia napisały jakieś: <laughs> się zapraszają do współpracy. <laughs> Jedna jest dość znana agencja, w której byli ci youtuberzy do tej pory. <laughs> A druga chyba pierwszy raz przeczytałem nazwę. No jest, szukają mnie. To znikało dużo youtuberów. No to szukają nowych mord. Gry dla dzieci. Będzie nowy e, intelektualista, który się okaże zwykłym zwyrodnialcem. Będzie inna dziewczyna, która będzie... Wiesz, do... ja się zgodziłem? Nie, nie. Raczej się nie zgodzę na takie trzeć, bo po co mi to, skoro mi dobrze tak jak jest. pod płotem. Będą nowe osoby, które zawładną umysłami... Nas... Jak to, jakaś firma chce współpracę, to nie musi pisać do agencji, agencja do mnie, tylko jak nie ma, nie? Że do mnie wprost napisali. I tyle i do tej pory działamy. Po co mi agencja jakieś? Kłym z wyrodnialcem. Będzie inna dziewczyna, która będzie dawała d pod płotem. Będą nowe osoby, sorry, które pluki, zawładną sorry. umysłami naszych dzieci. Czy nam to się podoba, czy nie. Więc będą kolejni przypadkowi idole i kolejne nieprzypadkowe upadki tych idoli. Cały cykl. Się zamknie. Ale zatrucie internetu jest głębsze. Przecież tak, dzisiaj, internet, wgłębiając się w to, co kto mówi, to dzisiaj internet przypomina zakład karny, w którym jakiś facet, który, nie wiem, ukradł babci ostatnie 100 złotych i zatłukł ją młotkiem do mięsa, odgraża się, że on pedofila to potraktuje jak. Tak, jak mu się należy, czyli tam będzie miał jeszcze gorzej niż ta zatłuczona na śmierć babcia. Takie mamy dzisiaj autorytety w internecie. To wszystko przypomina Co? Big Brothera z więzienia. O, 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 do kogo to porównanie? Że jeden wart drugiego w internecie? Tu pewnie wszyscy są pedofilami bez przesady. No to, to w takim razie też na niego tak można powiedzieć, że też jest w internecie. O czym on teraz mówi? No właśnie, też przez chwilę myślałem, czy on o Wardence gada, ale nie, no, przecież chwilę go chwalił. Nie wiem, o czym on za bardzo mówi teraz. On miał do boomerów trafić, czyli do mnie też, a do mnie to nie trafia. Ukradł babci os. idoli. Cały cykl się zamknie. Ale zatrucie internetu jest głębsze. Przecież dzisiaj internet, wgłębiając się w to, co kto mówi. To dzisiaj internet przypomina zakład karny, w którym jakiś facet, który, nie wiem, ukradł babci... Do mnie trafia, bo ja jestem troszkę starszy od ciebie? Tak, to ciebie tak trafia, że jedyne co napisałeś, to że do mnie trafia. Ale jak się pytam co, ty ty powiesz, no trafia. Ostatnie 100 zł i zatłuk ją młotkiem do mięsa, odgraża się... Napisz co, bo się spytałem o co chodzi, a ty do mnie trafia. Ja cię zaraz trafię. Pioruniuska trafił jedynie. Cicho, daj mi to posłuchać. Nie wiem. Ukradł babci ostatnie 100 złotych i zatłukł ją młotkiem do mięsa. Odgraża się, że on pedofila to potraktuje jak tak jak mu się należy, czyli tam będzie miał jeszcze gorzej niż ta zatłuczona na śmierć babcia. No to jest analogia do YouTuba z tymi celami. Że jeden, który coś tam odpieprzył, mówi, że zatukłby takiego pedofila, tak? Czyli, że jeden warzy drugiego w internecie, ale bez przesady chyba. Takie mamy dzisiaj autorytety w internecie. To wszystko przypomina, big bradera z więzienia. Ludzie po wyrokach, ludzie po rozbojach, ludzie po oszustwach, ludzie, którzy ewidentnie. Są no tak, na papier z prawem, edukacją, z jakąkolwiek moralnością, dzisiaj się wypowiadają na każdy temat. I. Nie, ja wiem, inżynier, tak. To do mnie też trafia, oczywiście. Tylko jakby nie rozumiem tego porównania. Bo on porównuje zakład kary, że morderca odgraża się pedofilowi, żeby w celi dopiero go dojadą, nie? I on to porównuje do YouTuba, że jakiś zwyrodnialec na YouTubie. Wyzywa, powiedzmy, Stew, że co on powinni mu zrobić, że powinni go spalić o stosie, a sam ma za uszami grubo. Tylko... No nie rozumiem za bardzo tego, bo... Nie no wszyscy... Nie wiem, chyba że on znowu coś wie więcej niż my, to on na pewno ma dużą wiedzę. Ewidentnie są na bakier z prawem, edukacją, z jakąkolwiek moralnością. Dzisiaj się wypowiadają na każdy temat i stają się również idolami naszych dzieci. Przecież zobaczcie, jak wygląda dyskusja w internecie. Jak ktoś tam nie miał zarzutu, to w ogóle jest traktowany jak lamus, a ostatecznym argumentem jest przywalenie komuś w ringu. I wtedy jest wyjaśnione, kto miał rację, kto jest zabawniejszy, inteligentniejszy i w ogóle fajniejszy. Jak komuś nie przywalisz, jak kogoś nie wyjaśnisz w ringu, to w zasadzie jesteś nikim. I w to się. Siedli... Znaczy się. kurde, ciężko mi powiedzieć. Ja nie żyję w takiej bańce, że dla mnie te walki, fejma, to jest jakby. Coś osobnego, że to nie ważne Czy ktoś kogoś pobije, to nie ma znaczenia, kto ma rację. To jest jakby, chyba że według niego ludzie to, to wierzą. Ale dla mnie to jest trochę dziwne, jeżeli serio ludzie w takie coś wierzą. Że ten, kto kogo pobije, ten ma rację. Że to, bez, to, to jakby nie można zostawiać tych dwóch rzeczy. Blisko patologii. Wchodzą także uznani sportowcy, sympatyczni, uśmiechnięci, tacy jak Piotr Lisek. I nagle oswajają nas z tymi wszystkimi Znaczy się to, że on jest przeciwnikiem freak fightu w Stanowski, to wiemy od lat. A jak nie wiedziałeś widzę, to ci teraz mówię, że tak jest. I jakby po co on w to szpilkę wbija na fali tego tematu, bo... To bez sensu. Te rzeczy, które się działy ze Stew, Dubielem, Backstonem, one się działy w dupe ile? Kilka lat przed FMM, a kilka lat przed jakimkolwiek biciem się w internecie. Co ma jeden temat do drugiego? Co to ma jedno do drugiego? Widłami w, w wokół. Później zobaczę. Lisek, Winter. ty popatrz. Gdzie trafiłeś, kto jest obok ciebie i czy naprawdę tam chciałeś być? Czy naprawdę te pieniądze są tego warte? Nie mnie oceniać, okej. Okay. Nie wiem, ile ci tam płacili za skakanie z yy, styczką, ale kurwa, smutne to jest. Jest to naprawdę smutne. Bib, ty Magregor. Więc jak dzisiaj jeden patus z drugim są tymi dobrymi, i mówią o, o tych złych pedofilach, albo tych, co wysyłali jakieś wiadomości, to mi się zbiera na wymiot. Było kiedy. Eee, ten argument jest stupy! Nie wierzę, że Stanowski. Czemu on mówi takie dziwne rzeczy? Wejdź sobie na jakikolwiek post albo news o tym, że pedofil trafił do więzienia. Jakie są komentarze boomerów po 40 ludzi? Teraz to mu dopiero w celi pokażą. Nie dadzą mu żyć, będzie codziennie mydło upuszczał. Czym to się różni od tego, że patusy się biją na konferencjach i wyzywają. Przecież oni sami chcą, żeby patusy w więzieniu po wyrokach wybierzyły sprawiedliwość pedofilom. Czemu on takie rzeczy mówi? Przecież to się kupnie trzyma, co mówi Stanowski. Czemu on tak mówi? Przecież nie ma znaczenia, czy jest FMM-a, czy nie. Ludzie zawsze tak gadali przed Fame'a. Nie rozumiem. Nie rozumiem tego. To nie jest tak, że młodzi ludzie wierzą w patologię, tylko boomerzy w komentarzach chcą, żeby patologia w więzieniu wyjeździła pedofilów, bo sprawiedliwość nie dotyka ich wystarczająco mocno. Dziwi mnie, że Stanowski tak mówi, bo jest przecież. No. Nie wiem. Dziwne, bardzo dziwne. Kiedyś takie powiedzenie. Diabeł przebrał się. Wornat i ogonem nam przedzwoni. To jest mniej więcej coś takiego, ale te patusy tego nie zrozumieją. Bo zobaczcie teraz, co się dzieje. Teraz każdy, żeby odsunąć od siebie aktualne zamieszanie, to nie pedofilskie. Nie nic, tylko, jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę, kurwa, dał na golibordę 10 złotych. No tak, sobie Zerwał współpracę z dupy, bo 9 lat temu nagrywał na gdzie żartuje z pedofili, a sam się śmiał ze stół i z jedenastką. Gdzie? nie, nie wiem o, czym, o co chodzi. Nie wiem o co chodzi to ma jakąś historię na poczekaniu. A w ogóle, ej, słuchajcie, mój znajomy, albo ja słyszałem, że tamten to dopiero odwalił, on tu rozmiecie. Stanowski kilka dni temu, można to puścić regal normalnie. Ech. Można to puścić? Tak. E, no tak. Mam bardzo jeden niestosowny żart. 10.06, ale to jest dziś, to jak kilka dni temu? A, dzisiaj shota zrobiłeś. Jest tak, gruby, że. Która 8.19? Musiałbym zaczekać co najmniej do 8.20. Dobra. Jest 8.20. Wiesz, jaki format piłkarski mógłby prowadzić z Pod jakim tytułem? Eee, czekaj. Eee, coś z jedenastką pewnie. Wykorzysta na jedenastkę. Nie, to nieś. Nie... On zerwał z tym chłopem... Ja teraz trafiam do bumerów, jak Starowski w dupę nie umie i mnie to dziwi, że on nie umie. On, idol boomerów, tak się przynajmniej przedstawia, zerwał z nim, bo on miał czelność się śmiać z takich rzeczy. Więc zerwał z nim współpracę. Tymczasem sam się z tego śmieje. Czemu? Nie wiem, jak jesteś takim przeciwnikiem żartów jakichkolwiek, to czemu sami robisz? Nie wiem, naprawdę jestem w dupę w szoku co widzę w internecie. Jest mi smutno coraz bardziej, jak patrzę na internet. Zgwałcił nieprzytomną dziewczynę i. mieszanie to pedofilskie, to ma jakąś historię na poczekaniu. A w ogóle, ej, słuchajcie, no tak, Rukasz, mój znajomy, rady. albo ja słyszałem, że tamten to dopiero... Od A on w... chyba Ferrari'ego udaje. On tu, rozumiecie, zgwałcił nieprzytomną dziewczynę i nagrał to telefonem. I jego imię zaczyna się czy tam nazwisko na literę G. Co to jest ku... koło fortuny? Że mamy teraz zgadywać pierwsza literka G i będziemy prosić o samogłoskę? No to jest akurat prawda, według mnie. Że robi sobie ten content. Bo on i tak jakby dał Ferrari na story wtedy takie poszlaki, że to w moment ludzie się dowiedzieli kto to. Takie bez sensu było. To nie, to nie było tak, że nie chcę powiedzieć, tylko robił sobie trochę content z tego, nie? I będzie jeden Patus opowiadał o drugim Patusie jakieś historie. Z nie, przestępstw, nie, nie patrzą, a ludzie to pewnie. słuchają, podają sobie dalej. Zobacz na Instastory co wrzucił. Ten dzban, podczas którego mu telefon i zaczął nagrywać. Nigdy by to nie wyszło na światło dzienne, gdyby nie fakt, że jego własna dziewczyna, bo miał już własną to, dziewczynę, weszła w galerię i znalazła filmik, jak posuwa nieprzytomną laskę. Jest to youtuber powiązany z poprzednimi. Uwaga, to nie jest żart. A sam nie le Stanowskiego opos i potem zobacz. Lepszy. O sobie co mówił? że łamał ludziom nosy, czaszki, miał wyroki i teraz? Teraz będzie y, od strony moralnej oceniał wszystkich. Jedni siebie warci. Łamałem ludziom czaszki, szczęki. Jestem po wyrokach i tak dalej, jestem takim troszeczkę ulicznikiem. Całe życie latałem po baletach i się tam tłukłem. No i przestępcy oceniają przestępców ku naszych dzieci, a internet stał się jednym wielkim syfem. Czy możemy coś z tym zrobić w krótkim terminie? Pewnie niewiele. Jedyny, który uwierzył Ferrari. W bo... na pewno tak. Zacznę od rzeczy, która dla wszystkich rodziców jest tyleż oczywista, co jednak bolesna. Telefon komórkowy dla starszego dziecka stał się tym, czym smoczek dla niemowlaka. Jak rodzic nie może wytrzymać już tych dźwięków, płaczu, darciaryja, kłótni albo zwykłych pytań. Zwykłych opowieści, po prostu ma nadmiar bodźców, to daje dziecku telefon i mówi, masz i zamić, żryj ten telefon. I to jest nieładne, co ja mówię, ale wielu z nas tak robi. Nie ma świętych, znaczy może są święci, ale wielu z nas popełnia ten błąd. Ja też czasami popełniam ten błąd. Moja żona czasami, rzadziej niż ja, popełnia ten błąd. Każdemu z nas się zdarzy, da dziecku telefon, i mówi, masz, zajmij się tym telefonem bo już nie wytrzymujemy, nie mamy cierpliwości, mamy nadmiar, nadmiar emocji w sobie, nie zawsze mamy... Aby moi rodzice tego filmu nie obejrzeli, bo nie będę musiał tłumaczyć całą mitologię polskiego internetu, no może lepiej już wytłumaczyć co on. Dość empatii, żeby poświęcić czas naszym dzieciom, ale potem to wszystko wraca, bo potem wrzucamy to dziecko w algorytm, algorytm wrzuca to dziecko w gilgoczące ręce Stu. W sensie większy chyba problem jest z tym, chociaż on ma dzieci, nie ja. Ja mówię to bardziej w teorii. On zna to z praktyki. Ale chyba problem jest taki, że no, wychowuje internet dzieci, a nie rodzice. To o to chyba głównie chodzi, bo to, czy pedofil będzie w internecie, w kościele, w szkole, no to nigdy nie będziesz wiedział. I to jest chyba najgorsze. To nie jest tak, że to. To, że Minecraftowcy grali i są pedofilami, to tylko tam są pedofile. Wszędzie się mogą czaić. Trzeba uważać tak naprawdę na każdym kroku i tyle. Wiadomo, że to jest procentowo i tak bardzo mało i mała szansa, ale jednak trzeba mieć zawsze chyba z tyłu głowy, nie? Tak to się kończy. Dziecko, któremu my nie poświęcimy uwagi, dostanie tę uwagę od pedofila. I to teraz nie ma żadnego znaczenia, czy zaapeluję do was, żebyście wyzbyli się elektroniki, bo to... Nie, jest to mocne uogólnienie, co on powiedział. To jest to bardzo duże uogólnienie. To płaci. Jestem Żydem, więc chcę, kurwa, Trochę mnie dziwi, co on mówi, naprawdę. Bo on miał trafić do bumerów. Stanowski znowu popełnił błąd. Tak, jak sam mówił, widzę, że ten film jest zrobiony pod hajs, bo nie wie o czym pierdoli, co zdanie inny temat. Oczywiście znaczy się nie, no on jest kurde, no to jest człowiek, który zazwyczaj wie o czym mówi. I nie wiem, ciężko mi się to ogląda. I też, jakby my oglądamy to na bieżąco, jesteśmy dość w temacie tego, bo oglądamy newsy praktycznie codziennie. Jak się tego słucha i wiesz o co chodzi, to przecież to jest debilne. Tylko, że on powiedział, że chce trafić do boomerów, tylko jak on boomerom chce przedstawić fałszywy obraz tego, co się dzieje, to czy jest to dobre? To nie będzie skuteczne, to się nie uda, elektronika... Nie wiem, czy to jest dobre. Dzięki, Maxerek, za trzy, lat. Tak jest, byli się elektroniki, bo to znaczy, uwagę, od pedofila. I to teraz nie ma żadnego znaczenia, czy zaapeluję do was, żebyście wyzbyli się elektroniki. Bo to, to nie będzie skuteczne, to się nie uda. Elektronika jest z nami i zostanie z nami. Ale możemy zrobić minimum. Możemy wprowadzić kontrole rodzicielskie, możemy skonfigurować. Czy on zdaje sobie sprawę z tego, co mówi? Ci ludzie to byli YouTuberzy od Minecrafta. To jest content dla dzieci. Kontrola rodzicielska obejmuje rzeczy nie dla dzieci, żeby do niego dotarły. A te dzieci są specjalnie, te rzeczy są dla dzieci. Więc co ta kontrola da? Przecież nikt do tej pory nie wiedział, że ci Minecraftowi YouTuberzy są pedofilami. Co ta kontrola da? Pytam się. Co to da? O czym on mówi? W topie, o czym on mówi? To przecież by nic nie dało. To chyba jest tylko po to. Nie, to jest trochę chawskie, co mówię, ale to jest chyba tylko po to, żeby rodzic czuł się, że spełnił obowiązek. Że chroni dziecko. A tak naprawdę gówno to daje. Te, dzieci, te rzeczy były dla dzieci. Ta kontrola nie ograniczałaby dostępu tych rzeczy, bo właśnie kontrola by usunęła wszystko, co nie jest dla dzieci. Zostałoby tylko to, czyli Minecraft z pedofilami. Czyli jeszcze gorzej by było. Co jest w dupę? Co się dzieje? sprzęt elektroniczny w taki sposób, aby mieć kontrolę nad tym, co ogląda dziecko, co może oglądać, czego nie może. A jakby tutaj ciężko, i to bardzo ciężkie zwalać uwagę, na, yy, zwalać widę na rodziców, bo to był content dla dzieci, wiesz o co chodzi? Te dzieci nie oglądały nic zakazanego i nikt się nie spodziewał, że to się tak skończy. Więc ja naprawdę, on mówi takie dziwne rzeczy, że aż się smutno tego słucha, że mówi to on. Jestem mam nadzieję, że Konopski zrobił film dobry, bo się boję, co się dzieje w tym internecie. Może i jak często może to oglądać, więc taka konfiguracja nie trwa długo. Ona może zajmie 10, może 15, może 20 minut, Dużo ale maksyrek, to może być 20 minut, drodzy rodzice, na it. które na koniec zmieni życie waszych pociech. A jeśli wasze dziecko, bo to też jest normalne, chce oglądać Slimy z gier... Ale nie, naprawdę jest to dla mnie absurdalne, co on mówi. To tak, wiesz, dziecko ogląda specjalny content dla dzieci? Skąd ma rodzic wiedzieć, czy tam się coś stanie? To tak samo jak, nie wiem, dziecko idzie do kościoła, to też jakby nie wiesz, co tam będzie. Dziecko idzie do szkoły, też nie wiesz, co tam będzie. Co teraz trzeba dziecko zamknąć w kuli dla chomika i strzymać w domu, żeby mu się nic nie stało, to nie jest takie proste, jak on mówi. Przecież on ma dzieci, on ma dzieci, a on mówi, jakby to było takie proste. Wydaje mi się, że to nie jest, że to jest bardzo trudne. To raz obejrzyjcie razem z nim. Szybko się zorientujecie, który twórca internetowy zasługuje na to, by dziecko chwilę na niego popatrzyło. A... jakby tak było, jak on mówi że dałoby się 2015 5 minut poglądać filmik Stew i powiedzieć, dobra, to jest pedofil. To by teraz nie było afery na całą Polskę. Teraz by nie premier o tym nie mówił. W dupę. O czym on mówi? Skąd ten rodzic miał to wiedzieć? Ja pierdzielę. Czemu? Którego pod żadnym pozorem nie powinno oglądać. Ja wiem, że być może mówię banały, ale tak naprawdę wiecie, że mówię bolesne rzeczy, bo często nie mamy na to wszystko czasu. Chyba wpływu. Nie chce nam się. A takie zaniechania wykorzystują źli ludzie. Dla rodziców młodszych widzów staram się wszystko wypikać tam, więc. Content jest też bezpieczny. Bezpieczny dla Waszych młodych. Bo oczywiście wybijmy sobie z głowy, że. E, YouTube'a nie będzie w naszym no życiu, i tak, nie będzie Andrzej. YouTube w życiu naszych dzieci. YouTube będzie, bo YouTube jest dzisiaj telewizją, i tak jak w naszym życiu była telewizja, i oglądaliśmy czasami telewizję. No, chyba, że akurat oglądają mnie. Znaczy, duży problem jest taki, bo on teraz chyba rozumiem mniej więcej po tym, co on teraz powiedział, o co mu chodzi, że on porównuje YouTube'a do telewizji, ale nie można tego porównywać. To nie jest jeden do jednego, że dla starego telewizja, to jest YouTube dla młodego. Ty nie mogłeś napisać komentarza pod wdupę programem w telewizji. Nie mogłeś napisać do tej osoby tak łatwo jak dzisiaj. Co tam u niego? Nie mogłeś się upochwalić, nie wysłać fanarta, nie mogłeś napisać, ci odpisze czy ci odpiszę, czy pozdrowić. To nie jest to samo. w dupę! Co on mówi, Stanowski? Co ty mówisz? To jest smutne. Wdupę. Tacy, którzy nie, nigdy nie spojrzeli. Cieki bo Black. Bo je, nie, nie, nie chciałem. Jestem lepszy, bo jestem 19 antytelewizyjny. W naszym życiu będzie, był telewizor i w naszym życiu będzie YouTube. Dla dzieci naszych YouTube jest naszą telewizją. I dlatego jest to wyzwanie dla Państwa. Bo jak to jest możliwe, że Państwo tak bardzo nie nadąża ze swoimi rozwiązaniami za technologią. Wytłumaczcie mi to. Kanał Stop Klatka dostał chyba w tym roku 20 tysięcy złotych kary dlatego, że puścili film Psy o godzinie 20 z oznaczeniem plus 16, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, że jest to film od 18, a nie od 16 Potem lat. Zaczął Dlatego powinno być plus 18, a nie plus 16. I 20 tysięcy złotych kary. Czy ja mówię, że to jest głupie? Nie mówię tego, tylko mówię, gdzie jest internet w tym wszystkim, kto kontroluje dzisiaj internet, internet jest większy od telewizji, to dlaczego państwo ma wywalone na internet, wytłumaczcie mi to. Nie rozumiem, kurde, to jest też ciężki temat, co on teraz mówi. Jakby nie wiem, jak to w ogóle interpretować, co on mówi, on mi tak na w głowie namieszał już. Nie interesuje mnie nic tylko jak to płaci, jestem Żydem, wiesz jak to gdzie oglądałem. Diffon dał na gollibordę 5 złotych. Witam Cię dziadku. Jak się dziś czujesz? Zaczął się weekend, więc liczę na Ciebie, że zapewnisz content na wieczorki z Ty, problem też jest taki, że Stanowski mówi, kto kontroluje dzisiaj telewizję, te rzeczy się działy 10 lat temu wszystkie. On to mówi, jakby to się działo wczoraj i wyszło dzisiaj ta afera. Naprawdę się to ciężko ogląda. Uważam, że powinny być kary. Tak jak są kary dla kanałów telewizyjnych, tak samo powinny być kary dla kanałów internetowych. Jeśli puszczane są, materiały, które nie powinny być dopuszczone dla osób poniżej 18 roku życia. Są. On teraz znowu źle mówi. To są kary dla telewizji, tak? Telewizja puszcza jakiś program. To nie jest dla Bogusława Lindy, który grał w filmie Psy. Kara tylko dla na przykład TVN-u. Kara za to, że puścili jego film. W takim wypadku powinna być kara dla YouTube'a, że umożliwił publikację tego filmu. A nie YouTubera. On to znowu źle jakby... Nie pasuje mnie, mnie nic tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić! Mateusz Moradziecki dał na goliboardę 5 złotych. Witajcie obywatele tego live'a. Dziękujemy, Witam. że robimy pan te live'y uwzględnimy to w naszym śledztwie, które zaangażowana jest cała Polska. Dziękuję panu Puszczane Ani są premierze. jako materiały dopuszczone bez oznaczenia plus 18. Oczywiście każdy internetowy twórca stara się unikać jak ognia tego plus 18, bo za plus 18 YouTube obcina zasięgi. W sensie. Internetowy twórca stara się unikać plus 18. Te, plus 18 stara się unikać każdy. I tu dam prosty przykład. Film Venom miał wyjść plus 18, ale specjalnie dużo powycinali, żeby był, żeby dzieci mogły pójść na film i więcej zarobić. To się dzieje w każdej branży możliwej. On znowu jakby on takie dziwne przykłady daje. Czemu? i obcina monetyzację. Po a Venom był pedofilem? A skąd wiesz, że jakiś operator w filmie Venom nie był? Co ty teraz pieprzysz za z dupy rzecz wyjętą? Z dupy, z dupy, z dupy, z dupy. Nie denerwujmy. Biznes przestaje się aż tak bardzo spinać, natomiast... No, rany boskie. Czym się różni YouTube od telewizji dzisiaj? Poza tym, że oglądamy go tu, a nie tam na ścianie. Niczym. Tym, że ci ludzie nie, no naprawdę mam mu tłumaczyć rzeczy, które już 10 lat temu tłumaczyli YouTuberzy w QA. Czym się różni YouTube od telewizji? W Tutaj ja siedzę w shopie i streama robię. W shopie. Widziałeś kiedyś coś takiego w telewizji? To jest chyba najprostszy przykład. Dlatego jeśli robisz konferencję pełną patologii, konferencję ludzi, którzy chcą się prać po ryjach, wyzywają się, przeklinają, rzucają... Widziałem w rolnikach spod teksty. Opowiada o jakichś stosunkach seksualnych, które były albo za długie, albo za krótkie, i nie dasz oznaczenia plus 18. No tak. Dostajesz karę. Jak dro... W sensie to jest prawda, tylko YouTube za to powinien karać. A jeżeli YouTube nie chce karać, to politycy powinni nakładać kary na YouTube za to, że nie kara youtuberów, typu demonetyzując filmy albo je usuwając. Bo rzeczywiście w tych filmikach były dziwne treści co jakiś czas. Ale to nie było tak, że w każdym filmie z Minecraft'a coś takiego było, dlatego też poprzednie nie rzeczy nie pasują pasuje, do tego, co on mówi. Żydem, więc się chcę, kurwa, Przepraszam. Marcin Najman dał na gollibordę 5 złotych. Dziękuję panie Bartku, że pan jedzie z tym cwaniaczkiem stanowskim nomen omen, który dzięki mnie rozwinął ten tak kanał sportowy, dosłownie kanał z gównem. Nie, ja lubię bardzo Krzysztofa Stanowskiego. Jest mi bardzo dziwnie oglądać, jak mówi. Bardzo nielogiczne rzecz. Robisz to ponownie, zapomnisz plus 18, dostajesz 5 razy większą karę. Aż w końcu wynocha z internetu. No trzeba to miejsce jakoś ucywilizować. Dlaczego telewizję cywilizujemy, radio cywilizujemy, a internetu nie? Chociaż to internet dzisiaj rządzi. Dlaczego? Internet nie może być miejscem wyjętym spod prawa. Pewnie dlatego, że mimo, że internet ma większy zasięg, to nadal są w tym mniejsze pieniądze niż w telewizji. A radio jest w pewnym sensie elitarne i ty zaraz napiszesz XD. No to jednak jest małe grono dość ludzi, którzy, które słuchają radia. I są to już tacy, że oni sami chcą tego słuchać. To nie jest tak, jak przychodzi twój stary siada na wyżej i włącza TVN, nie? A regulamin YouTube'a nie może zastępować polskiego prawa. To musi iść razem. YouTube już No i w każdym aucie jest radio, no ale to też trochę coś innego. Twoje regulaminy, ale, ale one no. nigdy nie będą nadrzędne. Zawsze powinno być nadrzędne polskie prawo. P nie, ja już to wczoraj mówiłem. Unia nie umie ściągnąć podatku od Google'a. Nie umie zmusić Google, żeby płacili tu podatki. A ten gada, że jakieś polskie prawo powinno. To jest niemożliwe. To nie jest świat idealny. Nie da się tak zrobić. To, że ty byś chciał tak, to nie znaczy, że to się da. Po prostu. Jego prawa. To musi iść razem. YouTube zawsze będzie miał swoje regulaminy, ale one nigdy nie będą nadrzędne. Zawsze powinno być nadrzędne polskie prawo. Musimy się zastanowić. Nie da się tak zrobić po prostu, bo korporacja gigantyczna powie, dobra, to wypieprzam z Polski i tyle, oglądajcie sobie na vpn -ie. I politycy się ugną i tyle. I koniec gadania. Co to? Przecież tak samo jest z Google, na którego nas ściskają, żeby były podatki w Unii Europejskiej, ale oni mówią, dobra, dobra, to bez Google sobie poradzisz, dojedziesz bez GPS-a i oni mówią, dobra, sorki, już y się uspokajamy. Zrobić, <laughs> zrobić może nawet debatę, gdzie prawo nie nadąża za technologią, żeby chronić nasze dzieci. Takie wiadomości, jak wysłał... Boxel do tej 14 latki, o tym, jaką ma swoją wielką kutankę, a jako, jakie ona ma za małe cycki. E, dla owej Jestem Żydem, więc chcę kurwa zobaczyć. Mariusz Szefan, 14. No tak, masa, no właśnie. A, że YouTube się zgodził w Turcji? Chcę, co? Ma Mariusz Stefan 14, pamiętasz jak pisaliśmy dzisiaj się tego Pójść raz do kilo, no ja wtedy miałem 10 lat, no pamiętam. Nie interesuje mnie. Sorry, to było 100 lat temu. Jestem Żydem! Więc chcę kurwa Andrzej Duda, podkreślenie oficjalnie dał na bordę 5 zł. Witam serdecznie. Mati podesłał mi linka do pańskiej transmisji bardzo dobrze pan się wypowiadał. Ale byłoby to piękne, jakby naprawdę ci politycy dopisali, a nie widz. <grywanie> Jakie to byłoby piękne. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Dziękuję Jestem przyzem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Marcin Najman dał na golibordę 5 zł. Aha, 25 przyjrzałem się panu i ewidentnie to był pan na ulicy Piotrkowskiej. spoufalał się pan z czarnoskórym mężczyzną, był tak zwany Kogucik ciągnący. <grystanie> Kutangi. Takie wiadomości Dzięki. już powinny skutkować od razu Kogut. karą. żółty kara. Nie można pisać do dzieci takich treści, nawet jeśli te dzieci tego nie odczytają. Nawet no jeśli tak, nam się nie tak, pojawią te niebieskie wiadomości wiadomość odczytane. Jeśli ktoś takie rzeczy pisze, od razu powinna spotykać go. Tylko jak? Ale... Czekaj, bo za... czy on to powie? Trzeba za tym nadążać. Trzeba napisać prawo. Pod... Jak? 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 Zanim w ogóle dziecko Uznajmy, że jest tak, jak on powiedział. Backston wysłał wiadomość obrzydliwą do dziecka, tak? To dziecko nawet nie zdążyło odczytać i już policja ci wchodzi na chatę. Jedyna możliwość, żeby tak było, to żeby cię państwo szpiegowało 24x7. Chcesz coś takiego? Chcesz poświęcić wszystkich wolność w kraju, bo jakiś zwyrodnialec pisze coś? To się trzeba zastanowić, co tu się dzieje. Ja pierdzielę, bo to trzeba się zastanowić, dokąd to zmierza. Można się zawsze zasłaniać, że dla dobra dzieci coś tam i przepchnąć to nowe i to nowe prawo. Dla dobra kogoś tam, dla dobra środowiska, dla dobra najbiedniejszych. W tupę, bo to trzeba uważać dokąd to zmierza, naprawdę. Bo to, to, jest, to jest przerażające. Rozwiązania technologiczne, które dzisiaj stosują młodzi ludzie. A my mamy prawo napisane tak, że jak ktoś telegramem do kogoś wyśle wiadomość ty kur***, to potem może czekać go kara. Ale jak zrobi to WhatsAppem, to co to jest WhatsApp? Nie mamy tego innego <laughs> Nie, no to jest prawda, że nie nadążają za technologią, ale ten przykład, który on dał, znowu był dziwny. On daje bardzo dziwne przykłady w tym filmie. Prawodawca nie jest. Takich rzeczy do przepracowania jest wiele. Musimy uczyć dzieci w szkole. Że po drugiej stronie monitora wcale nie musi być miły pan, nawet jeśli jest miły na zdjęciu. No tak. Jak się nazywa pingwin, to wcale nie jest pingwinem, tylko może być to stew, który chce cię pogilgotać w hotelu. Musi... No tak, to jest też prawda. No, no, na szczęście cieszę się, że mogę się z nim zgodzić czymś z tym filmem. Pedofil nie równa się stary, 50-letni, ze wsi dziad, gar, garbatyk w dupę, quazimodo. To również dobrze może być model, który jest milionerem. I to też może być pedofil. Wygląd, pieniądze, to nie mają znaczenia. Jak widać. Sława. Musimy edukować dzieci no też mniejsze również. na temat zagrożeń i asertywności, większe na temat odpowiedzialności za swoje hasła, na temat odpowiedzialności za zdjęcia, które się robi, które się wysyła, musimy, no jednak nauczyć dzieci być nieufnym, nieufnymi. Nie, jak Janusz... A czy się on mówi, że czy jak? Powiem wam tak. Chodziłem do podstawówki, to było 2000, to wisiał, i to były początki internetu, tak naprawdę. Znaczy, no, był już YouTube raczkujący, i wisiał wielki plakat na korytarzu z tej re kampanii reklamowej, tej informacyjnej, że cześć, Aniu, mam 14 lat, chętnie Cię płacę. Zapamiętacie to, nie?, że pisze ten taki na takiej reklamy creep, nie?, i udaje dziecko. Cześć, tu Tomek, też mam 12 lat. Mia w 2010 wisiał wielki plakat informacyjny o tym. I co to dało, skoro w 2015 Steel wykorzystywał dzieci? Te kampanie, no to są. No właśnie, na kampanii było przecież, że obrzydliwiec jest pedofilem. Jak może być ładny pan z internetu pedofilem? Tutaj jest problem, no duży problem. To trzeba to jakoś zaudajtować. Troszkolwiek no, Mikkel, który powiedział: Hej. Czy to nie. nie dobry interes Nie nic tylko jak to płacić. Jestem Żydem! Więc chcę kurwa zładzić. Dolicie dał na golibordę 5 zł i 1 grosz ma Musimy... No jednak Siema. nauczyć dzieci być nieufnym. Nieufnymi. Nie jak Janusz. No właśnie dlatego mówię, do tego to zwyczało, że już tego uczyli 20... ile? 13 lat temu, bo już 6. Nie wiem, jak to jest teraz. Korwin który powiedział: Ej, czy to nie dobry interes, gdyby tak 50 dzieci. Ro... Na drogę ginie rocznie. Mam nadzieję, że to nie fejk, ale chyba fejka by nie dał już do tego filmu i tak daje dziwne argumenty, ale fejka by nie dał. Na drogę ginie rocznie 3000 osób, ale dzięki temu mamy sprawdy transport, godzimy się z tym i słuszcie, pytają, czy lepiej by. 20 lub 50 dzieci więcej padło ofiarą pedofilów, ale reszta traktowała dorosłych ufnie i żyła normalnie? A Co? No to swoje dzieci poświęć. Po Albo swoich znajomych. Nie wiem o co tu chodzi. Tu po u starożytnych majów. Że składają w ofierze w dupę, żeby słońce świeciło, albo deszcz padał. Ty, czemu Korwin? Ja pierdzierdę. Ten świat. nie wpadło w łapy pedofili, ale cała reszta byłaby ufna. Nie, nie jest to dobry No i to jest najgorsze, że wiem, mówisz tak, no może ta konfederacja, bo są za gospodarką. A tam takie rzeczy się czają za rogiem. Ja, ten świat jest tak zniszczony. Jest proste, jak to rozwiązać, ale politycy nigdy tego nie zrobią, bo się boją utraty głosów. A dlaczego? Bo powinno się karać rodziców i to oni mają obowiązek obserwować i pilnować swoich dzieci. Jeśli dziecko im coś zgłasza albo ukrywa, to muszą reagować. Znaczy się. Kurde, to jest ciężkie, nie, nie jestem pewny, czy to tak powinno być. Nie wiem, nie wiem, co o tym myśleć. Mam tak namieszane w głowie przez swój Stanowskiego, że ciężko mi coś na ten temat powiedzieć, ale wydaje mi się, że to nie najlepsza opcja. Interes. Zorganizuj loterię może, pedofilię loterię. Wytypuj, aby tak 50 dzieci rocznie wpadło w łapy pedofili, ale cała reszta byłaby ufna. Nie, nie, jest to dobry interes. A, jeszcze co chciałem powiedzieć, że myślisz sobie konfederację, bo są za gospodarką, a ty, nie wiem, prowadzisz działalność i płacisz gigantyczny złys. Ale jednocześnie takie rzeczy, no ja pierdzielę, naprawdę w tym kraju nie ma, nie ma takiego na głosować, najlepiej wyjechać chyba. Zorganizuj loterię może, pedo loterię, wytypujmy od razu te dzieci, które wpadną w ręce pedofilii, a cała reszta będzie miała spokój. Czy to nie świetne rozwiązanie no właśnie, Panie Kornilnikke? Dobre, Dobry kontraryzm. Nie stworzymy świata idealnego, nie zablokujemy internetu, nie będziemy go też w pełni cenzurować, ale ktoś musi go nadzorować. Nie, możemy, nie może być tak, że my nadzorujemy jakąś babę, która sprzedaje truskawki i jej zabraniamy sprzedawać truskawki pod blokiem, bo mówimy, że nie ma na to zezwolenia, ale jednocześnie jak jakiś zwyrol streamuje dla 200 tysięcy dzieciaków, to nikt nad tym nie panuje. I nie, nie ma nikogo, kto by powiedział: Ej, to był film na YouTube, offline, nie na żywo. Nie wiem. W sensie, boomer to by chyba zrozumiał, bo on to ma być film dla boomerów. Ale czemu on to tak mówi? Lego, ty tak nie możesz robić, nie chcemy. Może powinniśmy się zastanowić, że jeśli jesteś odpowiednio dużym streamerem, to nie zaczynasz podlegać jakimś regulacjom. Po prostu. Nie mówię, że trzeba licencję hmm. na streamowanie wprowadzić, bo nie chcę. E, to jest tej, ciekawe, ty... co mówi, Czekaj. Trzeba to posłuchać jeszcze raz. Lego, ty tak nie możesz robić, to nikt nad tym nie panuje. Sessafer dał na 5 złotych. Tak, a propos tej konfy, to może obejrzymy jeden odcinek od kanału Ukoralu. On dobrze pokazuje, że konfa nawet na ekonomii się nie zna, a to początek. Yy, nie wiem, czy chce mi się o polityce oglądać, co? Zobaczymy. I nie ma nikogo, kto by powiedział Ej, kolego, ty tak nie możesz robić. Nie chcemy. Może powinniśmy się zastanowić, że jeśli jesteś odpowiednio dużym streamerem, to nie zaczynasz podlegać jakimś regulacjom po prostu. Nie mówię, że trzeba licencję na streamowanie wprowadzić. Nie wiem, bo kund, to czy nie tak chcę się dzieje, do absurdu. No, ale nie może być tak, że baba z truskawkami ma problem, bo jedna truskawka może być zgniła, a gościu, który gada do całego Poznania czy całego Krakowa pełnym dzieci pełnego dzieciaków, już może sobie robić, co chce. No Prawo musi nadążać. Być może moje pomysły są głupie, być może ktoś ma dużo lepiej. Nadążać no, w Kurde, naprawdę ciężko mi, żeby przeszło przez gardło, że on no bo ja go lubię, on, Bo jest bardzo mądry, dużo mądrych filmów zrobił, ale ten film jest w dupę wybitnie zły, naprawdę, na tle tego wszystkiego, co się pojawiło na temat tej afery. Lepsze, ale prawo musi nadążać za rzeczywistością, a nie nadąża. A tak w ogóle nie jadę na mów. W sobotę jest mów, miałem Ach. tam prowadzić konferencję czy coś tam, jakieś rozmowy. No tak, ale to właśnie tak działa z księżami, ale nie wiem, czy to tak działa z youtuberami. Nikt chyba jeszcze nie wie, bo za mało jest rzecz. I bardzo przepraszam mojego kolegę, który jest organizatorem tej imprezy. Miałem dużo dobrych chęci. Chciałem w tym uczestniczyć, bo podoba mi się popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży. Popularyzacja piłki nożnej poprzez y, znanych piosenkarzy czy też youtuberów, ale tych, tych, tych spoko youtuberów, chociaż jak się okazało nie wszyscy byli e, spoko. Natomiast już podczas ostatniej konferencji prasowej nie czułem się swojo, czułem się, że to nie jest moje miejsce, miałem wrażenie, że trafiłem znowu do szkoły podstawowej, gdzie... Dzieciaki kłócą się, jakieś bzdury, a ja tylko czekam na ostatni dzwonek i chcę po prostu stamtąd wyjść. Trafiłem między ludzi, z którymi tak naprawdę nie chcę mieć nic wspólnego, bo nie chcę im zadawać pytań, bo nie interesuje mnie nic, co oni mają do powiedzenia. I e, jednak się przyzwyczaiłem do tego, że mam ten komfort zadawać w życiu pytania mądrzejszym od siebie, a tu nagle. Spoko, no powiem to, musiałem zadawać pytania ludziom od siebie głupszym. Tacy też y, bywają. I już tam się czułem niekomfortowo. Natomiast po tej ostatniej aferze uznałem, że w ogóle odbijam od tego środowiska, że nie chcę być w pobliżu, nie chcę mieć zdjęcia z tymi osobami. Nie chcę trzymać mikrofonu przy kimś, o którym się zaraz ukaże jakiś materiał, Al nie, albo nie zaraz, ale za rok, za dwa. Nie chcę po prostu zbliżać się do środowiska, które ewidentnie nie jest moim środowiskiem. Drodzy widzowie, chroncie swoje dzieci przed youtuberami, których największym osiągnięciem jest to, że mają światłowód. Ich wielkie kariery zaczynają się na waszych telefonach, na waszych tabletach, na waszych komputerach, a nie muszą się zaczynać. To od was zależy. Ja jest takie piję przednio trochę. Każda kariera zaczęła się, zaczęła się od małych rzeczy. To nie ma tak raczej, że Coś z jednego dnia na drugi staje się, nie wiem, popularny cały świat. Takie trochę pieprzenie znowu, takie po nic. Kogo w tym internecie wesprzecie, komu dacie szansę, kogo pokażecie sobie, czy też swoim dzieciom, czy swoim dziadkom, a kogo wyślecie w otchłań, Moim brzydko w pisu, tam gdzie powinni zawsze być. Ja też czasami przeklinam. Mam... No ale co, no po co on to mówi? Jakby w 2015 każdy wiedział o Stiu, nie byłoby oferent na całą Polskę, nie mówiłby premier o tym. nie Nieważne, że są wybory, czy nie, bo zaraz ktoś powie, ale są wybory, dlatego mówi. A skąd wiesz, czy by nie mówił? I tak, raczej by nie mówił, ale skąd wiesz? No. Więc nikt nie wiedział i nie przewidział. Raczej znaczy, wiedziało to małe środowisko o Stiu i oni nawet może w tym uczestniczyli, ale mówię jakby o publicznych rzeczach, a nie w małym gronie tego świadomość za często. To jest wyraz ekspresji. Ale jednak mimo wszystko potrafię zbudować zdanie bez e, przekleństwa. Wierzcie mi lub nie, ale potrafię. Natomiast są tacy, którzy nie potrafią, a codziennie zaśmiecają nasze głowy. Nie wierzę, że takie coś on powiedział. Naprawdę nie wierzę w to, co widzę. To, że ktoś przyklina, to znaczy, że co, że jest pedofilem? To do tego dąży? kto że ktoś przyklina, znaczy, że nie, nie wiem... Gdzieś... Jego to merytoryczną wartość odbiera? To, że ktoś przeklina, nie może wiedzy przekazać? Co to w ogóle znaczy? Czemu takie rzeczy wpadają w filmie, który ma dotrzeć właśnie do starszych ludzi? Co jest? No właśnie, politycy nie przeklinają i co? To wszyscy są mądrzy, no, przeklinają w prywatnych rozmowach, bo nieraz wychodziły nagrania. I to kurwa, To źle. kurwa Przepraszam go. Kurwa. Co kurwa? Że, jest wyjaśnione. Kurwa, się nie pasuje. Kurwa. Patusy, ludzie po wyrokach. Oszuści, bo są zabawni, bo się ładnie uśmiechają. fajnie, ładnie się uśmiechali też jak okradali wasze babcie. Jak bili waszych kolegów. Jak łamali komuś nogę, jak wybijali komuś zęby, wtedy też się super uśmiechali. A dzisiaj, haha, tacy charyzmatyczni wyjaśniają w internecie. Nie wiem. Nie wiem, o czym on mówi, naprawdę. Nie wiem, o czym on teraz mówi. W sensie, ja też się śledzę tak bardzo free fightów. Wydaje mi się, że on mówi o tych ludziach. Bo nie wierzę, że on mówi o YouTubie. O ludziach, którzy boją się własnego cienia. Naprawdę nie wiem, co się dzieje. Jedni wyjaśniają w internecie, inni werbują w internecie do gwałtu, inni jeszcze werbują w internecie, żeby pogilgotać się z dzieckiem w łóżku, ale to wszystko zaczyna się na naszych komputerach, na naszych tabletach, na naszych telefonach. Eee, więc Oglądajmy świadomie i kontrolujmy, co oglądają nasze dzieci i popchnijmy nasze dzieci w stronę wartościowych treści, bo na YouTubie jest dużo wartościowych treści, tylko trzeba odrobiny wysiłku, żeby się do nich dokopać. Algorytm czasami podsunie nam te zupełnie niewłaściwe, ale nie jesteśmy niewolnikami algorytmu i nie musimy mieć idoli z algorytmu. Jest afera, chciał coś powiedzieć, ale nie miał co, więc powiedział o ogólnej patologii w internecie. No jeszcze jakby tak było, ale on na tym powiedział wybitnie źle. Rozumiesz? Nie, ten film jest po prostu tragiczny. Ja wiem, czy ktoś, kto ogląda tego kretyna, tego tutaj, co robi pół jest. Ten człowiek jest dla kogoś autorytetem, naprawdę. To jest argument ten filmik, że to jest autorytet dla dzieci. Przecież to jest jakaś manipulacja już, w ten filmik. To już, to już nie jest gadanie głupot. Przecież każdy to widzi i wie. O, debil. Pieprzony debil. Bije się w pomordzie z innym debilem. Rozrywka, żeby zjeść do tego chipsy. Ale nie, żeby go słuchać w jakichkolwiek sprawach. Wiadomo, okej. Okay. Ten człowiek pewnie się wypowiada w różnych sprawach, bo myśli, że jak się kogoś pobił, to jest mądry, ale nie wierzę w to, że 90% nawet jego widzów, patrząc na jego, myśli, że on może mówić mądrze. No nie wierzę po prostu w to, że świat jest aż, aż tak rozpieprzony, żeby jego nawet widzowie myśleli, że on mówi mądrze. No w tupe, proszę cię. Jak albo wierzę za bardzo w ludzi, albo, albo jest gorzej niż mi się wydaje. Jeh, <gry> puu, Gdyby to nie był Betli, to bym inaczej odpowiedział po swojemu, ale że to jest betli to muszę bardziej elokwentne wypowiedzi dawać. <gry> A to ten, co ten wywiad od. pojechał. Z jaki wywiad od. jeh, nie... <gry> człowieku. Ile to masz na 30 już? Nie skończony? Tak, ale ta, ta co? <gry> Widać. W sensie nie bronię go, bo go tam bardzo nie lubię, ale nie jest, nie, nie można pomyśleć, że on udaje po prostu, bo wie, że to się idzie klikać? Taki aktor po prostu? Wiadomo, pewnie gówniany, robi z siebie debila, ale jest szansa, że on to robi specjalnie, nie? Nawet jeżeli on to robi niespecjalnie, to jakby wiesz. Czemu to jest Bradę? Czemu ten film jest argumentem w filmie o YouTuberach pedofilach? Nie wiem. Adam, jak będziesz montował, to dorzuć na koniec taką głosówkę, że niestety zmiana prowadzących w poniedziałek, to znaczy ja zostanę, ale. Nie wiem z kim będę te poniedziałkowe poranki w kanale sportowym przez jakiś czas jeszcze prowadził, bo łaciek też okazało się, że 9 lat temu wykonał absolutnie skandaliczne. No tak, mam bardzo jeden niestosowny żart. I jest tak gruby, że króla 8.19 Musiałbym zaczekać co najmniej do 8.20. Dobra, jest 8.20. <laughs> Wiesz, jaki format piłkarski mógłby prowadzić z Pod jakim tytułem? Eee, czekaj. Eee, coś z jedenastką pewnie. Wykorzysta na jedenastka. Nie, to nic nie Cześć, nie, mm. nie, nie mogę się. On może, ale on nie może, bo jest mniej znany. Nagranie, które miało być żartem, ale. No jeśli było żartem, to bardzo, bardzo słabym. Odbijam od tych YouTuberów, nie chcę mieć nic wspólnego z YouTuberami. Tam chyba każdy kiedyś się skompromitował, i na każdego można coś wyciągnąć. Trzeba. Na ciebie z wczoraj. Naprawdę, czemu rozwadniasz ten temat? Czemu ludzie, którzy mówią, że są bardzo świadomi, na siłę rozwadniają ten temat? Czemu zastawiają pedofila z debilnym żartem, który był publicznie dostępny dla wszystkich przez 10 lat w internecie? Przez ciebie ludzie zaczną mieszać jedno drugie i się rozejdzie cała sprawa po kościach, bo każdy uzna, że to wszystko to tylko żarty. Albo, że no, wiesz, może jest już żartował. Skąd wiesz? Nie wiem naprawdę, co się dzieje. Nie wiem, czemu ten film powstał. Mi źle. iść przed siebie, ale w innym towarzystwie jednak bardzo żałuję. Dorzuć to proszę na koniec. Nie wiem, na początku myślałem, że film Starowskiego powstał z intencji. Wiesz, że od serca. No Trochę jest to naiwne, nie? Ale po tym filmie uznałem, że jednak ten film jest po nic, a przez końcówkę filmu to to wygląda, jakby Starowski nosił się od wszystkich odcinek, żeby na niego nic nie poleciało. Żeby nikt nie pomyślał, że coś jest z nim też nie tak. Naprawdę jest źle. I ludzie 44 tysiące w górę, 3 tysiące w dół. Nie wiem, ten film jest według mnie. Ten film jest po prostu zły. W sensie się polic. Polic albo może nawet być gorzej przez niego. Nie wiem, naprawdę. Ja się to dziwi, że nie dość, że się nie zgadzać z Krzysztofem Stanowskim to jeszcze na żywo. Na live swoim. Jest to smutne po prostu.